Dzisiaj po wielu miesiącach walki z chorobą odszedł Paweł Królikowski. Nasz ukochany tata i mąż. Zawsze będziesz w naszych sercach, takimi słowami ukochanego ojca pożegnał wczoraj Antek Królikowski. Kilkanaście godzin później wpis w internecie poświęcony zmarłemu tacie zamieścił jego młodszy syn Jan. Do zobaczenia, padre, napisał w internecie Jan Królikowski, średni syn Pawła i Małgorzaty. Umieścił przy tym swoje zdjęcie z dzieciństwa, na którym ojciec trzyma go w nosidełku. Paweł i Małgorzata Królikowscy doczekali się piątki dzieci Antka, Jana, Julii, Marceliny i Ksawereny. Żona również pożegnała męża Pawku, najlepsza po drodze mojego życia. W kontakcie napisała w internecie Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Paweł i Małgorzata byli małżeństwem niemal 32 lata. Ich sielankę pod koniec zeszłego roku przerwała choroba Pawła. W ostatnich miesiącach doczekali się wymarzonego wnuka. Jego tatą jest Jan Królikowski. Dzieci były dla niego wszystkim, mimo że z biegiem czasu coraz więcej pociech zaczęło wyprowadzać się z ich domu. Pod warszawskiego Zalesia relacje Pawła z dziećmi zawsze były dobre. W niedawnym wywiadzie dla Faktu Małgorzata i Paweł wspominali, że na 25 rocznicę ślubu dzieci zorganizowały im imprezę niespodziankę. Było genialnie. Wróciliśmy z Pawłem z pracy, mieliśmy spędzić we dwójkę wieczór. Nagle okazało się, że mamy w domu mnóstwo ludzi. Zaprosił wszystkich naszych znajomych i właściwie impreza się sama zorganizowała. Do tego było to tuż po nakręceniu Miasta 44, więc cała brygada młodych ludzi zaangażowanych w ten projekt była wtedy obecna, opowiadała nam Małgorzata Ostrowska-Królikowska.